O Panu Bogu, odpowiedź daj, odpowiedź daj. Ta pieśń wspaniała, gdzie wieczność spędzać będziesz ty, tak jak żeśmy śpiewali, to po prostu sama ta pieśń, a dużo do nas mówi, zadaje nam pytanie, gdzie wieczność spędzać będziesz ty? Każdy z nas musi zadać takie sobie pytanie. Pan Jezus chce zbawić każdego człowieka. Myślę, że nie jeden z nas już odpowiedział na to pytanie i to po prostu, że tu jesteśmy, jest dowodem tego, że jesteśmy ludźmi, którzy idą za Panem Jezusem i pragniemy Jemu służyć. Pragnę dalej dzielić się Słowem Bożym. Czym więcej czytam Ewangelię i patrzę na naukę Pana Jezusa Chrystusa, w temacie właśnie tych pieniędzy, dorobku i różnych rzeczy, czy to zastanawiam się, że aż tam tyle tego jest napisane. Ostatnio dzieliłem się Słowem Bożym i zobaczyliśmy, że nasza relacja z Jezusem ma wpływ po prostu na każdy aspekt naszego życia. Jak żyjemy, jak postępujemy. Nawet to po prostu, jak gospodarujemy swoimi dobrami, swoimi pieniędzmi. I widzimy, właśnie tam był przykład tego bogatego młodzieńca, który żeśmy omawiali i jak wiele on nas uczy. To, że Pan Jezus, spotkałem się z tym młodzieńcem, bardzo go szanował, miłował i zobaczył, że jemu jednego nie dostawało. Co było problemem w życiu tego młodzieńca? To, że miał bardzo wiele majątności i właśnie to, co miał, zastąpiło mu po prostu miejsce Boga. To było na pierwszym miejscu. Jezus pozwolił mu odejść, on odszedł, ale minął się ze zbawieniem. I Pan Jezus, gdy po prostu tą sytuację ocenił i dał nam takie ostrzeżenie, że jakże trudno wejść bogatemu do Królestwa Niebieskiego. Pan Jezus ostrzega, jest na ziemi i ciągle ostrzega, daje naukę i wspaniałe rady. Ale zobacząc po prostu pierwszy Kościół, widzieliśmy ludzi, ci, którzy oddali życie Jezusowi Chrystusowi, ich po prostu życie się zmieniło. Oni byli gotowi głosić Ewangelię, mówić innym, a tak samo to, co mieli w kieszeni, portfel czy pieniądze, czy dobytek, byli w stanie oddać. Sprzedać część majątności, sprzedawali i pomagali. Pomagali sobie wzajemnie w tej wspólnocie, w kościele, tak jako komu było potrzeba. I to jest coś wspaniałego. Co jest moim najdroższym skarbem w życiu? Możemy odpowiedzieć sobie też na to pytanie. To, co zajmuje najwięcej po prostu czasu. Czasu, myśli, pieniędzy, troski. To jest to najważniejsze. A co powinno być? Pan Jezus Chrystus, który jest naszym Zbawicielem, Panem, który za nas umarł. I Pan Jezus właśnie naucza, żebyśmy szukali skarbu, po prostu składali skarby tam w niebie, dążyli po prostu, aby być bogaci tam po prostu w tych skarby niebieskie. I pragnę czytać miejsce z Ewangelii Mateusza. I tak jak czytałem, patrzę się, no przecież to już ostatnio czytałem, ale to faktycznie było w Ewangelii Łukasza. Też podobne słowa. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, od 19 wiersza do 24. Pan Jezus, gdy był, mówił do słuchaczy, do uczni, kazanie, on nauczał. I znów kładzie tutaj nacisk i mówi następujące słowa. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie skarb twój, tam będzie i serce swoje. I tutaj Pan Jezus, do czego po prostu on zachęca, jakie rady daje? Tutaj on daje ludziom rady, żeby nie gromadzić sobie skarbów tu na ziemi. Ciekawe, dlaczego tak jest, nie? Tam w Łukasza 12 rozdziale czytaliśmy, że macie majątności, sprzedawajcie, dawajcie jałmużnę, nie? I też sobie gromadźcie, żebyście mieli te sakwy tam w niebie. I tutaj właśnie wskazuje, że to, co na ziemi, po prostu gdzie gromadzimy, to jest niepewne. Może złodziej ukraść, mogą być jakieś problemy. Też jak rozmawialiśmy z braćmi, siostrami na grupce, to też takie świadectwo podawali, że ktoś miał złożone papiery wartościowe, bo to po prostu jest coś ważne w sejfie. No i doszło do takiego zdarzenia, że faktycznie mole zjadły te papiery, otworzyli sejf, a ich po prostu nie było, nie? Jakie to są straty, gdzie gromadzimy po prostu jakieś takie rzeczy tutaj na ziemi?
Do czego zachęca Pan Jezus? Ale gromadźcie sobie skarby w niebie. Znowu ukierunkowuje naszą uwagę na niebo. I mówi, tam nie ma mola, nie ma rdza, nie ma rdzy, nie ma złodziei, niczego. I właśnie tutaj jeszcze mówi, gdzie jest, albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce swoje. Te słowa tak samo były w Łukasza. Gdzie skarb, tam serce, a więc serce jest ściśle związane ze skarbem. Ma coś wspólnego i bardzo. Następnie w 22 wierszu Pan Jezus mówi słowa, światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. Jeśli oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światłość, która jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jaka będzie. I tutaj Pan Jezus mówi o światłości, mówi o oku. Wcześniej mówił o sercu, tu mówi o oczach. I mówi, jeśli oko Twoje, że światłem ciała jest oko. Jeśli oko Twoje zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. O co tu w tym wszystkim chodzi? Po prostu, a więc, co widzimy, na co patrzymy, jakie mamy poznanie, według czego po prostu żyjemy, co są standardami, co jest standardami naszego życia. I pragnę tutaj jeszcze przejść do listu Jana. Przeczytamy te miejsca, które też często czytamy. Pierwszy list Jana, 2 rozdział. Od 15 do 17 przeczytamy Słowo Boże. I zobaczmy, czego dowiadujemy się tutaj o świecie. Jakie rady znajdujemy w Słowie Bożym. Jan pisze, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Bożej. Dowiadujemy się tutaj, żebyśmy nie miłowali świata, ani także tych rzeczy, które są na świecie. I tu jest mowa, jeżeli ktoś idzie za tym światem, miłuje świat, w tym człowieku nie ma miłości Bożej. On nie jest, jakby powiedzieć, w takim po prostu szczerze oddanym dzieckiem Bożym. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I tu, co jest na świecie? Co tutaj po prostu Słowo nam Boże mówi? Wszystko, co jest na świecie. Zobaczcie, to się skupiło do trzech rzeczy. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia. I co tutaj nam mówi Pan? Nie jest to z Ojca, ale jest ze świata. To wszystko po prostu jest ze świata. Następny wiersz mówi, świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I tutaj widzimy dobre rady. Tak jak już brat Stasiu mówił, że wszystko po prostu przeminie, że Pan przyjdzie po nas, weźmie nas do siebie, ale ten świat, który to istnieje i żyje po prostu dla siebie, dla swoich ja, on po prostu zostanie przez Boga osądzony i unicestwiony. I to wszystko przeminie i dlatego Słowo Boże nas zachęca i daje po prostu rady. Pożądliwość ciała, oczu, pycha życia nie jest Ojca. To po prostu żyjemy w starej naturze, mamy tą naturę, jesteśmy dziećmi Bożymi, ale w ciele żyjemy. I to może się po prostu tyczyć nas, na co patrzymy, za czym pożądamy. Zobaczcie, jak to jest powiązane ze sobą. Oczy widzą, serce pożąda i potem dochodzi do czynu. Przykład Dawida był takim konkretnym czynem, że zobaczył, kogoś tam zobaczył, niewiastę, w sercu pożądał i rezultatem po prostu był czyn, to był grzech. Ciało pożąda wielu rzeczy, tak samo pożądliwość ciała. Świat za czym pożąda? Za przepychem, za bogactwem, za chwałą, za sławą, za po prostu jakimiś po prostu doktoratami, że tym wszystkim to pożąda ciało. I Słowo Boże nas tu zachęca, żebyśmy nie pożądali za tym, co świat podąża, bo to jest wszystko doczesne. Pycha życia, ostrzega nas Słowo przed pychą życia. Jak po prostu pycha życia jest szkodliwa. Tak jak już nieraz tu było mówione, pycha nie wie, że jest pyszna, ale po prostu często ludzie, którzy coś mają, kim są bardzo pyszni, hardzi, wysokie mniemanie mają o sobie, a to jest złe. Szatan też miał takie mniemanie, ale został strącony z nieba. I teraz jeszcze wrócimy do Mateusza. Ten sam rozdział.
Właśnie w tym momencie, gdy Pan Jezus mówił o światłem, że światłem ciała jest oko, i właśnie On tu wskazuje na to, że właśnie oczy coś pożądają. On tu pokazywał na serce. Serce, oczy pożądają i coś jest w sercu. Tak samo odnośnie bogactwa, tak samo może być. Ktoś jest bogaty, ktoś pożąda za bogactwem, ciągle czegoś chce i więcej i po prostu mu nigdy nie jest za dużo. Tak samo i może się u nas nam zdarzyć, że często po prostu czegoś oczy zobaczą, zapragniemy i będziemy podążać. Ale gdy po prostu nasze oczy są zdrowe, gdy znamy Słowo Boże, gdy znamy te rady, które wypływają ze Słowa Bożego, to będziemy mówili nie swoim oczom, swojemu ciału. I wtedy po prostu będziemy starać się naśladować Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczmy teraz 24 wiersz, co mówi. Nie możecie, nikt nie może dwom Panom służyć. Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. I tutaj Pan Jezus mówił te słowa i On konkretnie powiedział, że nie można służyć dwom Panom, bo zawsze będzie jakiś konflikt. Do jednego czas będziemy mieli, do drugiego nie. Jednego będziemy bardziej miłować, drugiego nie. I albo jednym będziemy gardzili, a drugiego będziemy szanowali. Ale jacy to są panowie? Zobaczmy, co Pan Jezus mówi. W tym samym kontekście skarbów, światła, oka, pożądania. On mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie. O czym tu jest mowa? O pieniądzach, o bogactwach, o skarbie. Pan Jezus mówi, że nie możemy, jest bardzo trudno bogatemu było wejść do Królestwa Bożego, pozostawić to bogactwo, a tu Pan Jezus też mówi, że nie możecie służyć Bogu i mamonie. Tu daje nam takie ostrzeżenie i radę, że nie można służyć. Mamona to te pieniądze, to jest drugi pan. Ten drugi pan był w przypadku bogatego młodzieńca. Ten pan, ta mamona była jego Bogiem, a więc on stał się bałwochwalcą. A Pan Jezus nie chce, żebyśmy takimi byli. I dalej będziemy dalej czytać to Słowo Boże. Brat Staszek już też z niego mówił, ale jeszcze raz powtórzymy. Pan Jezus cały czas naucza lud, który jest zgromadzony. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, albo o ciało swoje, czym przyodziewać się będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Co Pan Jezus tu chce powiedzieć? Co On mówi do tych ludzi? Czego się dowiadujemy? On daje tu taką radę, żeby nie troszczyć się o swoje życie, o to, co będziemy jedli, co będziemy pili, co będziemy się ubierali. A o co On tu mówi, co mamy robić, co wskazuje, jeszcze na co wskazuje tutaj Pan Jezus. On mówi, że życie jest czymś więcej niż pokarm i odzienie. Często ludzie skupiają się na ubraniu, na żywności, różne rzeczy kupują. Pamiętam, jak do szkoły jeszcze moje dzieci chodziły też. Jedne chodzą tak, drugie chodzą tak. Ludzie po prostu podążają. Nie ma, ale trzeba kupić. Tyle to kosztuje. To kupić za 20 zł, a to musisz za 300 zł kupić. I smutno tym dzieciom, i przykro, nie? Ale po prostu niektórzy ludzie koncentrują się na odzieży, na ubraniu, na czymś nie wiadomo, o czym do jedzenia. A Pan Jezus tutaj mówi, że żywność, odzienie to nie jest tak warte jak życie, bo życie powinniśmy rozpatrywać w kontekście wieczności, tam gdzie przyjdzie Pan Jezus, że spotkamy się z Nim i powinniśmy się koncentrować na ziemi tu, jak żyjemy, jak postępujemy, jakie są nasze relacje jeden z drugim, jakie są nasze relacje do pieniędzy, do tego wszystkiego, co posiadamy, jak gospodarujemy, co robimy. 26 wiersz. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko znaczniejsi niż one? Zobaczcie, Pan Jezus mówi, popatrzcie do tych ludzi, popatrzcie na ptaki niebieskie. No tak samo jak się przyjrzymy, sobie tylko fruwają, śpiewają, chwalą Boga, ale oni się po prostu nie troszczą, nie żną, nie sieją, a Pan Bóg troszczy się o nie.
Jak tu Pan Jezus pokazuje, że jest ktoś, kto się troszczy o ptaszki niebieskie. I tu mówi, że daleko zaczniejsi jesteście wy niż te ptaszki. Pan Jezus chce, żebyśmy jako ludzie zrozumieli, że jesteśmy w Jego oczach cenniejsi. I On tak samo może zatroszczyć się o nas. Kto z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu łokieć? Pokazuje tu Pan Jezus na naszą bezradność. Choćby byśmy się troszczyli, cokolwiek robili, nie możemy do swojego wzrostu czegoś dodać. Ludzie się troszczą, są bogate ludzie, mają dużo pieniędzy. No a tu lata lecą, już trzeba umierać. No to troszczą się, odnawiają się, inni serca starają się inne wymienić, inne narządy. Dodatkowo by chcieli żyć jak najdłużej, ale niestety to życie szybko się kończy, bardzo szybko. Ono się kończy, a potem jest wieczność. I jak staniemy przed Panem? I nic człowiek nie może zrobić, pomimo pieniędzy, bogactwa i różnych zabiegów. Wszystko kontroluje Bóg. Kto z was? A co do odzienia? Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują, nie przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. I tu Pan Jezus znowu ukierunkowuje uwagę na kwiaty, jakie one są piękne, jakie wspaniale ich stworzył Bóg. Każdy kwiat jest cudowny. I tu pokazuje, że to wszystko czyni Pan Bóg. Bóg tak samo nas stworzył i po prostu On pragnie, żebyśmy Jemu ufali. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec rzucona, czyż nie o wiele więcej o was, o małowierni? I tu Pan Jezus zadaje pytanie. Zobaczcie, Pan Jezus troszczy się o ptaszki, o kwiaty, o trawę polną, która jest, raptem zostanie rzucona w piec i wszystko po niej przeminie, nie? I Pan Jezus mówi, a czy o was się nie zatroszczy? I Pan Jezus tu na ziemi naucza tych ludzi, żeby po prostu ufać Boga Ojca, Boga, który jest Bogiem, który zaopatruje. To jest Jego charakter. Jego jedno z imion jest Jahweire, Pan, który zaopatruje. Tu Jezus wskazuje na swojego Ojca. A mówi, tego wszystkiego, co jest na ziemi, bo tego wszystkiego poganie szukają. Ale Ojciec Niebieski, wasz niebieski, wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ojciec, który jest w niebie, ten, który nas stworzył, On po prostu zna nas dokładnie. W jednym miejscu pisze, że nawet na głowie włosy są policzone. No na pewno każdego z osobna zna i wie, czego potrzebujemy. On wie, że potrzebujemy żywności, odzienia, życia. I zauważyłem tutaj w Słowie Bożym, po prostu Słowo nas zachęca, żebyśmy na małym poprzestawali, żebyśmy nie gonili za czymś po prostu, co nam poświęci czas, zajmie całe nasze życie, ale żebyśmy się koncentrowali na naszym Panu. I tutaj Pan Jezus daje, zobaczcie, taką radę, być może uważam, to jest przykazanie i obietnicę w wierszu 33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. I następnie jest obietnica i wszystko inne będzie wam przydane. Tutaj Pan Jezus ukierunkowuje słuchaczy i tak samo nas, bo to zostało zapisane w Słowie Bożym, możemy się uczyć i czytać, żebyśmy szukali Królestwa Bożego. Jak szukać Królestwa Bożego? Zadajmy sobie to pytanie. Jak szukać Królestwa Bożego? Co to jest Królestwo Boże? Na czym to polega? Jakim jest, kto jest królem? Jakim On jest królem? Królestwo Boże, Pan Jezus mówił to, sprawiedliwość, radość, pokój w Duchu Świętym. To jest to, co po prostu jest duchowe. Królestwo Boże pokazuje po prostu na relacje, pokazuje na Boga. I szukać Królestwa Bożego, to myśleć o tym życiu, nie w takim kontekście doczesności, ale wieczności, że przyjdzie Pan Jezus, weźmie nas do siebie i będziemy razem z Nim żyli. Ale czy po prostu zostaniemy w tej liczbie, która będzie wzięta? Czy jesteśmy po prostu przygotowani? Czy służymy Panu Bogu tak, jak trzeba? W życiu, jak postępujemy, szukać Królestwa Bożego, to żyć według standardów Bożych, według Słowa Bożego, według tego, co tu jest napisane, nie według tego, co mówi świat, odnośnie różnych rzeczy.
Mnóstwo jest różnych rzeczy, które po prostu świat mówi, że jest tak i wszyscy popierają, że jest tak, bo to jest prawda. Nawet wierzący też popierają niektóre rzeczy, ale Słowo Boże mówi coś innego. Czy in vitro, czy po prostu inne rzeczy, to po prostu we wszystko musimy badać w oparciu o Słowo Boże. Jakie są Boże standardy? Boża prawda, sprawiedliwość, przykazania. I to jest ważne. I mówi, gdy będziemy to szukali, gdy będziemy się na tym koncentrowali, wszystko inne będzie dodane. To jest obietnica, o której mówi Pan Jezus. Nie troszcie się o dzień, więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dość ma dzień swego utrapienia. A więc tu Pan Jezus mówi, żebyśmy nie myśleli tak daleko, coś będzie, bo to różnie może być. Rozmawiając też tam z braćmi, siostrami, rozmawialiśmy, jedna siostra tam była taka bardzo się troszczyła, bo mówi, mąż zmarł, nie będzie emerytury. Zaczęła się troszczyć, żeby właśnie naskładać na emeryturę. To był fakt. I po prostu zaczęła składać, ubezpieczyła się, parę miesięcy poskładała i umarła. Nie? Takie jest nasze życie. My nie wiemy, co będzie po tym. Ile będziemy żyć na tej ziemi. Bóg nam daje życie, żyjmy tak po prostu, jak Bóg nam daje na dany czas. Ale nie gońmy za czymś ponad to, co potrzeba. Bo nie wiemy. Nie wiemy, co jutrzejszy dzień przyniesie. Nie wiemy, co będzie jutro. To tylko wie Bóg. Być może wstaniemy, będziemy żyć. Ale gdy będziemy żyć, to po to, aby oddać chwałę Bogu, aby po prostu żyć dla Boga. Widzimy, że Pan Jezus, gdy był na ziemi, On był kuszony przez szatana. I co szatan po prostu? Na co zwracał mu uwagę? Szatan kusił Jezusa, gdy Jezus był głodny i zapragnął, chciał jeść. I on pokazał mu, że aby uczynił z kamieni chleb. Ale Pan Jezus co powiedział? Że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, który wychodzi z ust Bożych. To jest ważne, żeby koncentrować się na Słowie Bożym, bo właśnie żyć możemy Słowem Bożym, każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Zobaczcie, co weźmiemy, jaki przykład z Pana Jezusa Chrystusa dalej, gdy był kuszony. Zaprowadził go na wysoką górę, pokazał Królestwa Świata, chwałę, przepych. I mówi, oddaj mi pokłon, dam Ci to wszystko. Co Pan Jezus zrobił? Panu Bogu służyć będziesz, tylko Jemu pokłon oddawać będziesz. Bo Bóg wie, że to jest doczesne, że to jest szczegół, że to jest marność nad marnościami, a tam jest wieczność. A w dodatku, gdy po prostu pochłonęłoby nas bogactwo, to chwała, to sława, to, co oferuje nam ten świat, trzy rzeczy, pożądliwość ciała, oczu, pycha, życia, to po prostu możemy oddać pokłon, ale nie Bogu, tylko po prostu temu drugiemu, który tego oczekuje. Mówi, oddaj mi pokłon. Także w naszym życiu ważną rzeczą jest, żebyśmy nie gonili właśnie za bogactwem, za pieniądzmi, za tym wszystkim ponad własną siłę. Gdy po prostu żyjemy, szukamy Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, Pan przydaje. I przydaje nam nieraz, aż się dziwimy. Coraz to więcej i więcej. Ale Pan chce, żebyśmy to mądrze wykorzystywali. I jak On widzi, że dobrze wykorzystujemy, On przydaje, tak jak Jobowi. On przydaje tym ludziom, którzy umią po prostu wykorzystywać te dobra. Nawet te pieniążki, które są w portfelu na dobre cele. W Mateuszach Pan Jezus, podsumowując tutaj, zachęcał ludzi i napominał, żeby nie pokładali tutaj nadziei w tych rzymskich rzeczach, nie gromadzili sobie skarbu tutaj na ziemi. O tym nie trzeba mówić, ale nieraz puścimy telewizję albo coś, to widzimy po prostu, co ludzie mają. Raz właśnie oglądałem, jak ten prezydent Jankiewicz był, nawet złote ubikacje wynosili tam po prostu z tego jego pałacu, nie? Zobaczcie, ludzie cierpią, biednych mnóstwo jest, nie? A jeden żyje w przepychu i w tym. To jest złe, to jest niewłaściwe i przed tym ostrzega nas Słowo Boże i zachęca, żebyśmy tak nie żyli. I Pan Jezus tutaj właśnie nas przed tym napomina i mówi, uważajcie, na co patrzycie, bo jak popatrzycie
to trzeba kontrolować swoich oczu, żeby serce tego nie podążało, żebyśmy nie dążyli za tym. Ale Pan Jezus składa, kieruje uwagę tu na swojego Ojca Niebieskiego, tym, który po prostu zna nas, który nas stworzył, który nas miłuje, kocha i który po prostu troszczy się o, i o ptaszki, i o różne roślinki i mówi, wy jesteście zaczniejsi. Pan Jezus mówi, że Ojciec Niebieski zatroszczy się o nas i mówi, szukajcie Królestwa Bożego. Powinno być to priorytetem, życie, tak jak Pan Jezus, naśladować Pana Jezusa i żyć według tego Bożego Słowa, którego Pan nam zostawił. I dzięki Bogu mamy ten list od Niego, który po prostu możemy się karmić każdego dnia. Możemy z tego Słowa Bożego poznawać naszego Boga, Jego wolę, aby żyć dla Niego. Niech Pan nam dopomoże, abyśmy tak żyli, żeby to, co jest doczesne, nie było w naszym sercu, ale ten skarb po prostu, żeby był gromadzony w niebie, żebyśmy o tym dążyli, a zawsze ufali Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen.